patrząc na to, jak Polonia w ostatnich meczach wygrywała mecze i na to, że jest rozpędzona po 4-0 na wyjeździe, no na pewno, żeby odnieść dobry wynik, to musieliśmy mądrze grać. Dzisiaj mieliśmy bardzo dobrze zastosowaną taktykę i praktycznie przeciwnik nam za bardzo nie mógł sobie pohulać na boisku. Oczywiście gra się do 90. którejś tam minuty. Przykład mamy z reprezentacji, że Polska w taki sposób potrafiła odwrócić mecz. No dzisiaj niestety nas to dotknęło i mając w 90. minucie 2-0 nie możemy sobie pozwolić na wydarcie tego. Nie wiem, czy decydujące było to, że już byliśmy zbyt spokojni, czy to, że nie strzeliliśmy trzeciej bramki, gdzie Jankowski miał z 5 metrów do pustej. No tak to bywa. Cieszy na pewno progresja formy, dobra organizacja gry, bo i z Tychami dzisiaj poprzez dobrą organizację z Tychami wygraliśmy, mając mniej pozycji bramkowych. Dzisiaj było lepiej z organizacją gry i na pewno byliśmy bliscy zwycięstwa. Niestety taka jest piłka i jak w najbliższym tygodniu, czyli za tydzień wygramy z Puszczą, to ten remis będzie cenny. Jak stanie się inaczej, to niestety będzie się nam to długo odbijać. Dziękuję. Mimo że graliśmy u siebie i zremisowaliśmy 2-2, to uważam, że to jest zdobyty jeden punkt, a nie stracone dwa punkty. To jest po pierwsze. Nie dlatego, że bramkę strzeliliśmy w 90 już minucie, czy już w doliczonym czasie gry, ale z przebiegu całego meczu. Uważam, że drużyna Legionowi, szczególnie w tej pierwszej połowie, zdominowała nas organizacją gry w obronie i organizacją gry w ofensywie, co bardzo rzadko się zdarza tutaj w tej drugiej lidze, żeby tak drużyna była poukładana, zdeterminowana i tak dobrze grająca. To, że prowadzili 1-0, nie był przypadek. W drugiej połowie strzelili drugą bramkę, gdzie potwierdzili też swoją grą i w tym momencie dopiero żeśmy się obudzili i dopiero żeśmy wrzucili gdzieś tam drugi bieg. Bardzo długo nam trwało to, zanim żeśmy się rozkręcili, tak już tak naprawdę, bo w dużej części tego meczu naprawdę trzymaliśmy tą piłkę i graliśmy to, co gdzieś tam było wcześniej założone. W tej pierwszej połowie to nie wychodziło, w drugiej zdecydowanie bardziej. Ale uważam, że Legionowia to jest drużyna, która z niejednym wygra, a myślę, że będzie bardzo dużo meczów wygrywała z tak dobrze poukładaną drużyną. I dlatego dzisiaj cieszymy się z tego remisu, a nie załamania, że nie jesteśmy załamani, że straciliśmy dwa punkty. Jeszcze raz to powtórzę. Thank you.